Cześć, witam Cię w drugim odcinku mojego vloga. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć, jak zostałem programistą. Na wczesnym etapie edukacji dużo dzieci chce być strażakiem, lekarzem, policjantem. Ja miałem zgoła inne podejście do tego. Już wtedy miałem smykałkę biznesową. Chciałem założyć firmę, która będzie miała śmieciarkę. Ja będę tą śmieciarką kierował, a moi rodzice będą śmietniki przytykali i będę później mógł wysypywać. Strasznie mi się podobało takie wielkie maszyny, jak chodziłem z mamą do przedszkola, mama mnie odprowadzała. W połowie podstawówki stwierdziłem, że zostanę architektem. W tym kierunku zacząłem się rozwijać wtedy, rysować różne budynki, przerysowywać z jakichś książek. Nawet czasem do taty kolega przychodził, który był architektem i gdzieś tam mi różne wskazówki dawał, różne rzeczy pokazywał. Także gdzieś tam się rozwijałem właśnie w stronę architektury. Trochę później, bo w gimnazjum, zanim jeszcze przyszedł czas wyboru, w którą stronę chcę się podążyć, zmieniłem jednak architekturę raczej na aktorstwo. Bardzo mi się podobało rozbawianie różnych osób i stwierdziłem, że zostanę kabareciarzem, ewentualnie będę grał w jakichś komediach, na pewno nie romantycznych, ale w komediach. Okej, więc początkowo chciałem być architektem, później to się przerodziło właśnie w aktorstwo, ale na szczęście tato razem z kolegą, miał trochę tych kolegów, w każdym razie to był inny kolega, doszli do tego, że skoro mam smykałkę do komputerów, to może powinienem się właśnie tym zająć. Zdecydowałem się więc rozwijać w kierunku informatyki i poszedłem do liceum, do klasy o profilu humanistyczno-informatycznym. Wiem, strasznie dziwnie to brzmi, szczególnie, że przedmiotami wiodącymi była matematyka, fizyka i polski. Poza jakąś tam pierwszą aplikacją w dzieciństwie, którą była gra Diablo 7, w zasadzie to było okienko z kilkoma przyciskami, na każdy przycisk jak się nacisnęło, to wyskakiwał kup pełną wersję. Także już w dzieciństwie miałem smykałkę do interesów. To poza tą aplikacją właśnie dopiero w liceum rozpocząłem jakąś swoją pierwszą przygodę z programowaniem. Mieliśmy na lekcjach informatyki zajęcia z Pascala. Jakaś tam pierwsza pętla, pierwszy warunek, prosta aplikacyjka konsolowa, odrobinę baz danych, bo gdzieś tam w Accessie już mi się bawili tymi bazami, więc gdzieś tam jakiś pierwszy krok był. Dopiero później poszedłem na studia. Na studia poszedłem na Politechnikę do Wrocławia. Początkowo nie wylądowałem w klasie informatycznej, ale i tak przez wiele lat moich studiów zdążyli mnie bardzo mocno zniechęcić do tego, żeby programować. Problem był taki, że siedziało się na wykładzie i wiele rzeczy było tak przekazywanych, że nikt kompletnie nic z tego nie rozumiał. Pamiętam jeden wykład, trwał 1,5 godziny, prowadzący tłumaczył jakąś w miarę prostą rzecz i generalnie nikt nie był w stanie nic z tego zrozumieć. Dopiero po zajęciach kolega powiedział, kurde, ale to jest przecież proste. I powiedział, namalował nam na kartce, jak to mniej więcej o co z tym chodzi i nagle się okazało, że faktycznie to jest proste. Więc było wiele takich różnych momentów. Generalnie w programowaniu jest tak, że liczby dziesiętne są szacowane, nie są liczone dokładnie i jest błąd zaokrąglenia przy którymś tam miejscu po przecinku. No i zrobiliśmy program do obliczeń. No i generalnie ten program, z racji tego, że użyliśmy metody, która nam prowadząca kazała użyć, miał błąd zaokrąglenia przy 8 miejscu po przecinku. No i według niej to była nasza wina, że źle napisaliśmy program, że są błędy zaokrąglenia, tak nie powinno być. No i nikt nie zaliczył tego laboratorium. Więc była to trochę walka z wiatrakami, generalnie bardzo mnie zniechęcili do programowania, zacząłem się bardziej rozwijać w stronę sprzętową, chciałem się tam komputerki naprawiać, nawet szukałem swojej pierwszej pracy gdzieś tam właśnie w naprawieniu komputerów. Ale po kilku perturbacjach trafiłem w końcu na wymarzony swój wydział, na studia zaoczne akurat, na Wydział Informatyki i Zarządzania. Wcześniej byłem na PPC-cie, byłem jeszcze na jakimś innym dziwnym tworze na Politechnice, więc gdzieś tam się to wszystko jakoś powoli rozwijało. I tam z racji chyba choroby jakiegoś prowadzącego dostaliśmy po prostu jeden przedmiot inny niż zawsze był w planie studiów. Były to systemy webowe i mieliśmy pisać aplikacje w dotnecie. Dotnet, czyli technologia Microsoftu, Visual Studio, strasznie mi się to wtedy, pamiętam, spodobało i od tego momentu gdzieś zacząłem właśnie iść w tą stronę programowania. Robiliśmy to w przedpotopowej technologii, bo o webformsach, więc nie była to jakaś najnowszy cud techniki, ale na tyle spodobał mi się, że zacząłem właśnie gdzieś dalej się w tym rozwijać.
Wtedy też pracowałem w Banku Zachodnim i tam udało mi się napisać dwie swoje pierwsze aplikacje takie komercyjne. Więc gdzieś tam dopiero po wielu latach studiów, po wielu latach gdzieś tam swojej drogi, męczarni przez różne dziwne rzeczy, trafiłem dopiero właśnie kilka lat temu raptem na to, że jednak będę programistą. Potem jak stwierdziłem, że będę programistą, pojawił się kolejny problem. Warto by było zdobyć jakieś doświadczenie. No na studiach to się robiło aplikacje jak to na studiach, więc różne fajne, mniej fajne rzeczy. Walczyło się z prowadzącymi, czasami uczyło się naprawdę różnych ciekawych rzeczy, ale jednak to nie było doświadczenie komercyjne, takie jakie faktycznie jest potrzebne na rynku. No więc zacząłem szukać swojej pierwszej pracy. A moją dłuższą ścieżkę a propos szukania pracy to znajdziecie, możecie posłuchać w moim podcaście. Link gdzieś będzie tutaj, jak uda mi się go jakoś wrzucić, bo nigdy tego nie robiłem. Raz na jakiś czas zastanawiam się, co mógłbym robić poza IT. No i w zasadzie ciężko mi powiedzieć. Przez chwilę pracowałem w sprzedaży, nawet sprzedawałem dla Apple'a jabłka. Więc zdarzało mi się gdzieś tam właśnie początkowo zaczynać od sprzedaży, jak jeszcze nie wiedziałem, co do końca chcę robić. Jak gdzieś tam właśnie zaczynałem te swoje naprawy komputerków. Generalnie nie potrafię sobie wyobrazić siebie w innej roli niż właśnie gdzieś tam siedzenie w tym IT. Już może nawet nie stricte programowanie, ale teraz bardziej zajmuję się, idę w stronę edukacji. No i uczę między innymi dzieciaki, gdzieś tam prowadzę szkolenia. Najmłodszego uczestnika, jakiego miałem na szkoleniu, miał 6 lat. Albo prawie 6 lat, więc prowadziłem zajęcia na Uniwersytecie Dzieci z robotyki dla 6-7-latków. W tym momencie prowadzę zajęcia dla młodszej grupy, która ma chyba 8-9 lat. Też mam jednego uczestnika, który ma 6 lat. Jeszcze czytać nie potrafi, ale już pierwsze swoje kroki w programowaniu stawia. Mam też starszą grupę. Moją najstarszą osobą, którą uczyłem, miała ponad 60 lat, uczyłem baz danych. Więc nigdy nie jest za późno, zawsze można się czegoś nauczyć. Zawsze można też do tej branży wejść. Spotkałem się już z wieloma osobami w swoim życiu, które nie zaczynały tak jak ja od hardkorowego programowania, od dzieciństwa, od rozkręcania Commodora i wiele innych rzeczy, które gdzieś tam uważa się za takie musisz to zrobić w dzieciństwie, żeby później być programistą. No nie. To jest zawód, może nie jak każdy inny, bo żeby na przykład stać lekarzem, to jednak trzeba skończyć studia i trzeba naprawdę mało alkoholu, żeby się ręka nie drżała. Jednak można się tego po prostu wziąć, nauczyć i gdzieś zacząć to robić. Ale o tym, jak się uczyć i tak dalej, to już może w innym odcinku. Mam nadzieję, że do czegoś moja historia ci się przyda. Jeśli nie, to mam nadzieję, że się podobałeś, trochę pośmiałeś ze mnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!